Ahoj, witam wszystkich serdecznie w kolejnym materiale kryptospekulacji. Nie jest to porada inwestycyjna, bo z drugiej strony bierzcie na uwagę, że każda włożona kasa trochę w kasynie może być stracona w 100%. Dzisiaj na tapetę bierzemy token HATI na dzień 26 maja. 3 miliony, 4 miliony dolarów market cap, niecała 1000 ilość hodlerów, liquidity na poziomie 1 miliona dolarów. Token jest w trendzie spadkowym, dlatego też warto zwrócić uwagę na ewentualny bottoming, jeżeli ten deal nie zostanie całkowicie zniszczony. Dlaczego HATI? HATI, czwarty, piąty dzień na Dexton w trendowym obrocie w top 10. Token RC20. Token został zainicjowany na Cooper Lunch. No i dwa takie czynniki spekulacyjne, to na Twitterze można się odnieść do spekulacji, iż HATI został wdrożony z portfela powiązanego z Gavinem Woodem. A Gavin Wood to CEO Ethereum, Polkadot czy Kusama. Portfel HATI'ego był sfinansowany z portfela, który miał 5 lat. Marzec 2017 rok to najwcześniejsza transakcja, wtedy też wydobywano Ethereum. HATI to też portal internetowy, a także Medium i tam FreeYash, tak zwany osobnik, który publikuje materiały od czasu wytworzenia tokena. W pierwszym artykule wyjaśniono, że HATI i Skoll są mitologicznymi bogami wikingów, to wilki, które gonią księżyc i słońce. Kiedy do nich dotrą, proroctwo głosi, że rozpocznie się Ragnarok, czyli koniec wszechświata, i tutaj robi się ciekawie. Zwrócić uwagę należy, że 12 kwietnia został opublikowany materiał, wtedy też rynek wydawał się dość większy wyczoń niż na chwilę obecną. Zaprzeć to szaleńczo, ale wtedy Luna zaczęła się rozbijać. HATI goni po tym nocnym niebie, to takie pytanie, księżyc. Wielokrotnie w artykułach odnosi się do Ragnaroka, wtedy rynek się załamał, ponieważ HATI w końcu się dogonił i złapał Lunę, to taka spekulacja. HATI, kwestia dewelopera, absolutna bestia. 250 tysięcy dolarów LP zostało spalone. Też wyczona symulacja tego tokenu jest sam Chiro Crypto. No i to jest zupełna spekulacja. Może warto właśnie przyglądać się, jak już token się zatrzyma i jakąś kulkę w kasynie tutaj wydać. To jest czysta spekulacja. Wszystkim życzę powodzenia i mam nadzieję, do usłyszenia.